Witam ponownie z tej strony Viper i oglądacie kolejny materiał z cyklu GeForce Now Tomb Raider. No i przypominam, że rozgrywka jest w całości strumieniowana za sprawą właśnie tej usługi. Dobra, nie ma co zwlekać. Jeszcze sobie włączymy tylko instynkt, żeby wiedzieć, w którym kierunku w ogóle tutaj się udać. Ale z tego, co widzę, droga prowadzi tylko w jednym kierunku. No, kolejne punkty. Kolejne punkty. No i proszę. Przechodź, moja droga, dalej. Tylko szkoda, że tutaj jest trochę za mało tych znajdziek. Znaczy znajdziek. Szkoda, że za mało można je wykorzystywać tutaj w craftingu. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. No nie jesteś zbytnio rozwinięty w tej grze, ale można powiedzieć, lepsze to niż nic. No i mam tutaj skrzynkę z punktami na pewno. Proszę. No niewiele, ale nie zawsze coś. W takim razie mogę przejść dalej. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Zacznie. Kapitanie Jessop? Albo mi się wydaje, albo tam na schodach w oddali leży ktoś martwy. Kapitanie Jessop? Co widzę, to zabijają bez absolutnie żadnych skrupułów. No zresztą widać po tych truchłach, po tych... O kurcze, po tych wiszących ciałach. Spójrzcie tylko. To co?
Zaraz. Odcięte nogi, głowy, ręce. Mam nadzieję, że ciągle działa. Gdzieś tu jest. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukałem. Myślałem, że tu na dole coś jeszcze będzie, ale myliłem się. Słoneczna Królowa i jej Burzowa Gwardia. Himiko, pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Piąta 43 pokazuje jej zegarek. Ty tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! O kurde. Ach, dziabnął mnie. Należysz do mnie! Zabiję się! Nie! Teraz! Ach, kurde! No wreszcie, kurde. O, teraz w spokoju mogę ich przeszukać. No, było trochę niebezpiecznie, trzeba przyznać. Ale jedyne co z was pozostało to punkty. Jeszcze tylko... A, tutaj jeszcze są pozostali.
O mały włos bym was pominął, moje drogie punkciki. Uzbierało się już prawie 300. No i teraz sobie sprawdźmy. Tak, teraz już wszyscy zostali przeszukani. A czy mogę tutaj zajrzeć? Nie, jeszcze już nie. Okej, no to teraz cóż. Mamy obóz! Ale kurczę, 0 punktów umiejętności, jeszcze punktów. Znaczy 272 punkty surowców. No chyba jest to trochę za mało, nie będę się nawet tutaj rozwodził nad tym. A ja tymczasem chyba będę musiał. A tu mam jeszcze naboje. Chyba muszę to rozwalić. Tak, jeszcze przeładuję sobie i ruszamy dalej. Kurczę, ale jeszcze ten wiatr. Niech to jasny gwint. Trzymaj się. Jezu, to przejdzie przez to. Ach. Kurczę, już się tutaj pojawili, a czy już się zorientowali? Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Chyba oni chcą! Zabijcie ją! Jeszcze załatwię. Ach, kurde. Dobra, zamachnij się, kolego. I tak to się kończy. Wyjście było zaraz pod nimi. Wyjście było zaraz pod nimi? Aha. Aha, czyli muszę chyba wejść gdzieś wyżej i w to miejsce coś zrzucić wyjątkowo ciężkiego. O ile dobrze pamiętam, tak to wyglądało, tak to było chyba. Tu mamy nawet drogę na górę. Obowiązkowo cię, kolego, przeszukam. Coś to było, kurczę, tutaj z tymi pokrętłami, tylko ja nie pamiętam za bardzo, jak to tutaj wyglądało. Chyba trzeba... Ten słup po lewej trzeba zniszczyć chyba i ten słup po prawej. Wtedy cała ta konstrukcja się zawali i ten dzwon spadnie na dół. Dobra, zacznijmy może od tej strony.
tak prędko. Kurde, muszę się stąd wynosić. Dzwon podniosę. No i to wszystkie ciała. Ale kurczę, jeszcze raz chyba muszę... A, teraz muszę otworzyć ten. Sobie zmienię odmówić. To, żeby nie dało szybko do wyposażenia. Teraz sobie otworzymy szybrowo drugą. Teraz na drogę chyba musimy uderzyć już ten dzwon, jak mi się wydaje przynajmniej. Uwaga! Jeszcze udało się. Czyżby? Na szczęście było miękkie lądowanie. Odpocznij chwilę. Zasłużyłaś sobie. Halo? Halo? Sam. Halo? Sam, to ja, Lara. O, Boże, Lara, jak dobrze słyszeć twój głos. Twój też, Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Rytuał ognia. Jak na frysku w grobowcu chemiku. Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem.
No szkoda, że tutaj nie ma obozu. Przeciśniesz się tędy, moja droga. Tak. A jest to obóz. A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w kosztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laro. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Dodaje alternatywny tryb strzału, którym śrut jest bardziej skupiony, dzięki czemu ma większy zasięg. To byśmy sobie może wzięli, a tu mamy jeszcze szlifowany zamek. Szybkostrzelność, to będzie dobre. No i mamy to. No i gdzie my teraz jesteśmy? Ale ta miejscówka wydaje mi się jakaś znajoma, tylko... Albo wypadałoby iść tędy, albo tędy. O mordę, mocna rzecz. Jak pójdziesz na ceremonię pijany, ojciec Matias poderżnie ci gardło. Wiem, kiedy przestać. Trzymaj gębę na kłódkę. Słyszałem, że złapali kilka kobiet. Tak, Matias wybrał sobie jedną na próbę. Może to ta właściwa. Może w końcu wydostaniemy się z tej dziury. Nie podniecaj się tak. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka... Szlak! Dałoby teraz uzupełnić zapas strzał. Mam nadzieję, że tutaj będą. A, ja już mam wykupioną tą opcję odzyskiwanie strzał. No, świetnie. Także już się nie muszę martwić i szukaniem, kurczę, później. No dobra, no to w takim razie teraz przejdziemy sobie tutaj. Oh yeah. Coś tu było chyba. Coś tutaj jeszcze jest. O Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem, sam. Nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci, sam. Hej, zabrała twoje... O nie! Sam! Sam! Proszę, nie! Zostawcie ją, suki syny, nie zbliżajcie się! Cholera. Okej. I ta niestabilna kamera, no jak ona nadaje, kurczę, wyrazistości poszczególnym scenom, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale chyba jeszcze warto się rozejrzeć może tutaj po tym miejscu.
Kurczę, co ja mam teraz zrobić i gdzie iść? Aha. O, co to było do diabła? Nie wiem, może jakiś fragment samolotu. Razuj dalej, ja pójdę sprawdzić. Nic tu nie ma! Przeklęte ruiny. Wszystko się wali na głowę. O, podkorek! Zbiornik pełny! Potrzebuję pomocy! O kurwa! Wyłaź! Dawaj, 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 pokaż mi się tutaj. Pokaż dzióbka. Kurczę, ktoś do mnie ładuje. Och, Holender, dostałem, no. Dobra, odpocznij trochę. Ej, załatwieni! O, udało się. Tu mam 3 ciała. No i 300 punkcików padło. Musimy jeszcze, kurczę, sporo na dół iść. Dookoła nie da rady. Muszę jakoś przejść. O, choroba. Trzymaj się, kurczę! A, kurde.
stronę uciekać? No tego to już nie pamiętam w ogóle. Się zachować. Jasny klint, no nie wiem. Kurczę, to jest świetne. Tylko się nie ruszaj. Pięć jeszcze. O cholera. No, kurczę, tego się w ogóle tutaj nie spodziewałem, że jeszcze będziemy szybować spadochronem. No, nie pamiętam tego. Ach, kurczę, udało się, pięknie. Ale tu jeszcze nie koniec. O, w morze. To nie było przyjemne lądowanie, zresztą sami widzieliście. Ależ ta gra musi wyglądać fenomenalnie w stereoskopii 3D. No i gdzie ty, moja droga, wylądowałaś? Poszukaj apteczki. Dobra, ale jakbyśmy się jeszcze trochę cofnęli. Zobaczcie, taki kawałek trzeba przejść, żeby opony zobaczyć. No dobra, no to ruszajmy w takim razie. Kurwa.
Kurczę, trochę mi ciebie żal. Jak ty wyglądasz, jak ty się czujesz? Jakaś apteczka. No, no, no. Więźnia ukrywał się w dziób. Somalijczyk właśnie dokręca mu śrubę. A co z tym drugim? Nic. Trzeba szukać dalej. Dobra, zobaczmy z helikopterem. Ale cuchnie. Gdzie ten staruch? Nie wiem, o co ci chodzi. Proszę! Kłamiesz. Wiem, że uciekł razem z tobą. Proszę, ja nie... Może, ja nie. To ci rozluźni język. Gadaj! Mówię! Boże drugi. Dobra, koniec przedstawienia. Wracaj na miejsca. Co tam się kurde dzieje? Somalijczyk. Poniosły go. Znowu? Jakieś ślady starego? Nie. Twardy z niego sukinkot, ale daleko nie zwieje. A co z innymi? Zamknęliśmy ich w jaskiniach. Nie rozumiem. Dlaczego ojciec Matias trzyma ich przy życiu? Jeszcze ci ja to mogę się schronić. Matias nie chce mieć kartę przy targu. Tu jestem na widoku, kurczę. Niedługo się dowiemy. Ceremonia odbędzie się o zachodzie słońca. Ach, szkoda, że kurczę, tam akurat... O! Ale kurczę, jest w ciągłym ruchu. Jasna cholera! Potrzebna pomoc! Podejdźmy z innej strony! Dobra, bracie! Strzela do nas! Zapłacisz za to! Podejdź bliżej! Nie ma problemu! Pójdziesz do piachu! Z pewnością nie pójdę. Z pewnością nie pójdę, z pewnością nie pójdę. A tym bardziej Lara. No a jeszcze chłopcy to sobie grali w warcaby albo w szachy. Zabijali sobie czas. Co tu jest? Nic. Wejdźmy sobie tutaj po tych schodkach. Ciekawi mnie tutaj. Uzupełnienie amunicji. Dobra. A, jest ten śmigłowiec, okej. Kurczę, obawiam się, że przy tym śmigłowcu mogą być jakieś... Co to było do diabła? Mamy intruza! Trochę robi hałasu ta strzelba, trzeba przyznać. No ale zasięg ma dość uczciwy, trzeba przyznać. Ja
Jest apteczka. A więc apteczka tak wygląda. Co by nie mówić, będzie skuteczna na pewno. No proszę. Mamy strzały zapalające. I to dzięki Rod, zapalniczce. Słyszysz mnie? No nieźle. Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tak! No kurczę. No nie. Ach, nie trafiłem, kurczę, nie trafiłem. Ja ci dam żyry.
nie, no nie, spróbuję jeszcze raz. Pokaż dzióbka! Szybciej, 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 szybciej! No nie! Teraz umrzesz! Ci dam, umrę! Dobra, odpocznij. Teraz umrzesz! Piękny headshot! To był headshot piękny. Kurczę, i tym headshotem zakończyłem tą strzelaninę. Uła! Ale tu będzie zbierania. Zobaczcie, drugie. A myślałem, że to więcej było tutaj ciał z tej strony. Ale amunicję... Czy mogę? Nie, tej amunicji akurat nie mogę wziąć, a szkoda. Kolejne ciała, trzecie, czwarte, ale wiecie co, może sobie jeszcze 545, może chwila, może ja sobie pozbieram wszystkie punkty. I zaraz wrócę tutaj. Proszę, kolejny. Tam są, tam. Jedno z lewej, drugie z prawej. Dobra, wracamy do ogniska. No i teraz tak, 660 i 0 punktów umiejętności, ale na pewno sobie na coś tutaj wydamy, moi drodzy. I tutaj jest strzelba i ona mnie interesuje. I tutaj mamy dławik 400, zostanie 260.
300, wyściełany uchwyt, ale dobra. Bierzemy to. Dłuższy magazynek, dobra. No i moi drodzy, będziemy kończyć w tym momencie. Zresztą zobaczcie, jak to tutaj pięknie wygląda na zakończenie tego materiału, mimo że przedłużył się dość znacznie, ale naprawdę było warto. Za trzecim podejściem dopiero pokonałem wszystkich przeciwników, jacy tutaj mnie atakowali, i jestem z tego naprawdę bardzo dumny. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka, zostawcie również komentarz i z mojej strony to wszystko na tą chwilę i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!